Zadanie piąte. Dla obrazu opisanego tablicą naszkicuj histogram jednowymiarowy, znajdź histogram znormalizowany oraz na jego podstawie oblicz a. wartość średnią sygnału, b. odchylenie średnie. Nasza macierz jest dana 3, 1, 2, 0, 1, 1, 4, 2, 2, 1, 3, 3, 6, 3, 1, 4, 4, 5, 1, 3 oraz 5, 3, 6, 5, 4. Histogram jest funkcją, której dziedziną jest zbiór wszystkich możliwych wartości próbek sygnału, a przeciwdziedziną jest zbiór liczebności próbek w sygnale, które przyjmują poszczególne wartości. W celu naszkicowania histogramu sporządzamy więc tabelkę, w której zapisujemy liczbę wystąpień danej wartości piksela. Wartość piksela. Oraz liczba pikseli. W naszej macierzy widzimy, że jest od 0 do 6, jeżeli chodzi o wartości piksela. Dlatego musimy wypisać każdą z nich. 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 0 występuje tylko raz. 1 występuje 6 razy. 2 występuje 3 razy. 3 występuje również 6 razy. 4 występuje 4 razy. 5 występuje 3 razy, a 6 2. Nasza macierz jest wielkości 5 na 5, więc w sumie wychodzi 25. Zatem suma liczby pikseli musi również równać się 25. Teraz narysujmy na podstawie tabelki wykres histogramu jednowymiarowego. Wartość piksela oraz liczba pikseli. Maksymalna liczba to 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wartości przyjmuje od 0 do 6, zatem musimy zaznaczyć również 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 oraz 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jedynka, 0 przyjmuje, jeżeli chodzi o liczbę, 1. Dwójka to 6.
Dwójka to 3. Trójka to znowu 6. Czwórka to wartość 4. Piątka to wartość 3. A szóstka to wartość 2. Wiemy, że histogram musi mieć w sumie pole 25. Teraz czas, by przejść do dalszej części zadania. Histogram znormalizowany otrzymujemy dzieląc wartości histogramu przez liczbę n próbek sygnału. Xi to jest równe hi przez n, czyli x0 to będzie 1 przez 25, x1 to będzie 6 przez 25, x2 to będzie 3 przez 25, x3 to będzie 4, x3 to będzie 6 przez 25, x4 to będzie 4 przez 25, x5 to będzie 3 przez 25, a x6 to będzie 2 przez 25. Teraz czas na podpunkt A, czyli obliczanie wartości średniej. Obliczamy ją, korzystając z danego wzoru, wykorzystując obliczone poprzednio wartości x i. Nasz wzór to suma od i równego 0 do 255 z i razy x i. Zatem w naszym przypadku będzie to równe 0 razy 1,25 plus 1 razy 6,25 plus 2 razy 3,25 plus 4 razy 4,25 plus 5 razy 3,25 i plus 6 razy 2,25. Czyli to będzie równe 73,25, czyli mniej więcej 2,92. Podpunkt B. Odchylenie średnie otrzymujemy, podstawiając do wzoru uprzednio obliczone wartości histogramu znormalizowanego oraz wartość średnią. Pierwiastek z suma od i równego 0 do 255 z i minus mi kwadrat razy xi. Obliczamy najpierw więc sumę pod pierwiastkiem. Suma od i równego 0 do 255 z i minus do kwadratu xi to będzie 0 minus 2,92 całość do kwadratu razy 1 przez 25 plus 1 minus 2,92 do kwadratu razy 6
przez 25 plus 2 minus 2,92 do kwadratu razy 3,25 plus 3 minus 2,92 do kwadratu razy 6,25 plus 4 minus 2,92 do kwadratu razy 4 przez 25 plus 5 minus 2,92 do kwadratu razy 3 przez 25 i plus 6 minus 2,92 do kwadratu razy 2,25. Czyli to będzie się równać 2,795. I wstawiając do ostatecznego wzoru, otrzymujemy pierwiastek z 2,795, czyli to się równa 1,672. Dwójka to 3.